To, czy z budowy naszego mózgu może wynikać różnica w poglądach, to jest bardzo ciekawa kwestia, która dopiero od niedawna jest poruszana. I tutaj potrzebujemy zbudować jak największą bazę wiedzy, ale między innymi znalazłem takie badanie, gdzie właśnie na podstawie obserwacji ilości szarej istoty czyli tak naprawdę grubości objętości ilości komórek w pewnych miejscach, w szczególności to było miejsce nazywane zagrętem obręczy i ciałem migdałowatym, można było przewidzieć, czy osoby raczej będą się kierowały w kierunku poglądów konserwatywnych czy bardziej się będą kierowały w kierunku poglądów, można nazwać to ogólnie liberalnych, no bo tutaj mamy zawsze problem z definicją. No, to jest definicją. ten amerykański podział, jak tak. rozumiem, badania pewnie były amerykańskie, liberal, tamtejsze, to jest takie bardziej lewicowe tak, w więc... naszym języku, no konserwatywne to konserwatywne. W związku w z tym to e, najprawdopodobniej e, to się wiąże właśnie z jakimiś zmianami, które możemy potem obserwować już na poziomie fizycznym naszego mózgu. Natomiast zawsze jest pytanie, czy jest to skutek przyczyna, czy przyczyna. skutek. No właśnie, tak, o to chciałem powiedzieć, że nie wiemy co jest przyczyną, co jest skutkiem. A czym jest ta substancja, o której mówisz? Za co ona odpowiada? Dlaczego miałaby wpływać akurat na poglądy? To znaczy tutaj akurat badacze w tej konkretnej publikacji tylko ja zawsze jak mam pewną publikację, ona została opublikowana w ciekawej serii Właśnie badań, które się odnoszą do tego, co może nazwać ogólnie badaniem neuronaukowym, badaniem zjawisk politycznych, i tak naprawdę to jest to badanie podstaw dokonywania pewnych wyborów politycznych. No to jeżeli mamy takie publikacje, to one zawsze już wymagają pewnej weryfikacji. W związku z tym ja tutaj daję małą gwiazdeczkę, że ostrożnie z tym, że to jest ta pierwsza jaskółka, ale być może ona nie zapowie jeszcze nam zmiany por roku, ale tam chodziło generalnie o to, że akurat te struktury, które, które wspomniałem, które są były bardziej powiększone u tych liberałów, zakręt obręczy, to one są związane głównie z rozwiązywaniem różnego rodzaju konfliktów, to znaczy, kiedy mamy pewnego rodzaju przeciwstawne e, informacje, musimy w jakiś sposób je połączyć, w jakiś sposób zlepić, w jakiś sposób pogodzić, to to jest taki obszar, który właśnie w, Służy za wykrywanie pewnego rodzaju niezgodności w, w przekazie. Natomiast druga, drugi obszar, ciało migdoowate, tam w, dobrze pamiętam, to głównie chodziło o prawą stronę naszego mózgu, to jest oczywiście wykrywanie zagrożeń i reakcja na te zagrożenia. Czyli w związku z tym tutaj sugerowano, że to jest być może właśnie pogląd konserwatywny, wynika bardziej z konieczności pewnego rodzaju obrony i poczucia zagrożenia. Zagrożenia, czy to właśnie jakiegoś fizycznego, czy też zagrożenia po prostu czyichś poglądów.